26 października na pływalni Mosir w Lublinie rozegrano czwartą rundę Ligi Wojewódzkiej w pływaniu dzieci i młodzików. Wystartowało niespełna 200 zawodników z 16 klubów Lubelszczyzny. Zawody poprzedziła bardzo miła uroczystość, bowiem oficjalnie wręczono wyróżnienia najlepszym zawodnikom tegorocznego wieloboju pływackiego, dzieci 10-11 lat, rozegranego w całej Polsce w maju. Wystartowało w nim około 3000 młodych zawodników. Jednym z wyróżnionych zawodników był Artur Siekaczyński, który w końcowej klasyfikacji wieloboju, 4 konkurencje, uplasował się na 3. miejscu w Polsce. W 4. rundzie w Lublinie wystartowała 17-osobowa ekipa Fali Kraśnik, zdobywając 4 medale. Ten najcenniejszy, złoty medal, wywalczyła sztafeta Mix 4x50 metrów stylem dowolnym w składzie Artur Siekaczyński, Anna Bucoń, Wiktor Opoka i Oktawia Wojtaszek. Indywidualnie srebrne medale zdobyli dwukrotnie Artur Siekaczyński 50 metrów stylem dowolnym i 200 metrów stylem zmiennym oraz Anna Bucoń 200 metrów stylem zmiennym. W czołówce plasowali się także Łukasz Borsuk, 5. miejsce na 400 metrów stylem dowolnym oraz Filip Bożek, 5. miejsce na 50 metrów stylem motylkowym i 4. miejsce na 200 metrów stylem zmiennym. Magdalena Bucoń plasowała się na 6. miejscu na 50 metrów stylem klasycznym i Wiktor Opoka 2 razy zajął 7. miejsce na 50 metrów stylem dowolnym i 50 metrów stylem motylkowym. W najważniejszej klasyfikacji drużynowej 4. rundy UKP Fala Kraśnik zajęła 2. miejsce za Skarpą Lublin.